Tym razem przykład z życia i scena, której byłem świadkiem zaledwie kilka dni temu. Jest bardzo wczesny poranek, nieco deszczowy i zimny, 8 piętro i winda, w niej ja, czyli forma i pusta winda, czyli pustka. Mniej więcej w okolicy 6 piętra byłem już prawie pewien, że sutra serca się nie myli, mówiąc, że pustka nie jest różna od formy i odwrotnie. I wtem na piętrze 5 winda staje i wchodzą do niej dwaj dżentelmeni, choć to chyba zbyt łaskawe określenie. Jeden z nich, chcąc przyspieszyć zamykanie drzwi, zaczyna naciskać na jeden z guzików, jednak to jedynie opóźnia zamknięcie drzwi. Wtedy ten od naciskania wychodzi na korytarz zobaczyć, czy tam nie ma rozwiązania problemu. Właśnie z powrotem, drze się do niego drugi, co ty wyrabiasz? Bo jakaś franca nas ściągnęła, mówię ci, odpowiada ten pierwszy, po czym wchodzi do windy i już pięścią wali w guzik od zamykania drzwi. W tym mniej więcej momencie już zaczynam podejrzewać, że od sutry serca są wyjątki, bo te dwie coraz bardziej nakręcające się formy z pustką mają tyle tylko wspólnego, że zdają się ją mieć pod kopułą. Przestań walić ten guzik, debilu, drze się ten drugi. Jak mnie wkurzają takie ludzie, co cię ściągają we windzie, odpowiada pierwszy i wali w guzik już tak, że zaraz będzie po wycieczce. Wtedy ten drugi chwyta go za rękę i wyciąga za nią na korytarz. To dziadostwo zepsute jest, mówi ten pierwszy. Tam jest druga winda, wykrzykuje drugi i znikają mi z pola widzenia. A drzwi windy po chwili zamykają się i winda rusza w dół. Nie wiem, czy kiedy mówię te słowa, ci dwaj goście dalej siedzą na 5 piętrze tego budynku uwięzieni w swoim szaleństwie, ale sądząc po ich porannej zapalczywości do windowej Don Quixoterii, istnieje spora na to szansa. A wszystko zaczęło się od maleńkiej, wydawałoby się, niedogodności, w której drzwi windy zamykają się z niewielkim opóźnieniem. Kiedy jednak taka niedogodność przytrafia się osobie podatnej na rozdrażnienie, to skutków takiej sytuacji do niewielkich już raczej nie można zaliczyć. Czym jest rozdrażnienie? To rodzaj stanu podwyższonego napięcia emocjonalnego, w którym pojawia się nadwrażliwość na wszelkie bodźce, związane z rzeczywistością układającą się w niespodziewany, niezgodny z oczekiwaniami sposób. Kiedy system znajduje się w stanie takiego pobudzenia, wystarczy mała iskierka, coś co układa się nie po myśli operatora systemu, by wzbudzić w nim reakcję nieadekwatną do zaistniałej przyczyny i uruchomić wzburzenie emocjonalne, którego główną cechą jest eskalacja towarzyszącego mu napięcia. Zaczyna się od niewielkiej reakcji na zaobserwowaną niedogodność czy niekorzystny układ zdarzeń, by w jej efekcie rozkręciła się reakcyjna spirala kolejnych wzburzeń, z których każde następne jest coraz mniej racjonalne i które zamiast rozwiązywać problem, uspokajać system i obniżać napięcie, wywołują dokładnie odwrotny skutek i system zaczyna się gotować, coraz gorzej sobie radząc z kolejnymi wzburzeniami. Reakcje stają się nie tylko nieadekwatne do rzeczywistych zdarzeń, ale również nieobliczalne, co kończy się emocjonalnym wycieńczeniem i co jest wyjątkowo destrukcyjne i toksyczne nie tylko dla całego otoczenia, wszystkich świadków takich wzburzeń, ale również dla samego ich autora. Chociażby przez nadprodukcję kortyzolu, czyli hormonu stresu, za co prędzej czy później trzeba będzie zapłacić zdrowiem. Ten zabójca nie przychodzi pod osłoną nocy i nie ucieka się do podstępnego toczenia organizmu wtedy, kiedy nie widać. Jest krzykliwy, hałaśliwy, tryska uderzeniowymi falami koszmarnej energii i zbiera swoje żniwo w blasku reflektorów przerażenia całego otoczenia. Ilu specjalistów tyle wymienia się różnych przyczyn stałego rozdrażnienia? Na liście najczęściej pojawiają się takie jak częsta i długotrwała aktywacja części układu nerwowego w doświadczeniu zarówno stałego, jak i temporalnego stresu. Znajdziemy tam również stałe odczuwanie wewnętrznego niepokoju związanego albo z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, albo z antycypacją przyszłości o podłożu lękowym. Wymienia się tu również niewłaściwe, wręcz toksyczne środowisko pracy, czy nawet reakcje organizmu na określone stany pogodowe
wskazując, że długotrwałe doświadczenie okresów deszczowych czy silnych wiatrów w końcu może również mieć znaczenie w pojawiającym się rozdrażnieniu. Czasem na liście przyczyn rozdrażnienia znajdziemy również niespełnione życiowe oczekiwania, nieudane, wyczerpujące relacje czy ogólny brak poczucia sensu własnej aktywności na planie swojego życia. I warto też wspomnieć, że wielu specjalistów na liście źródeł rozdrażnienia umieszcza również konkretne zaburzenia psychiczne. Najczęściej zaś sposobem zalecanym na rozwiązanie problemu jest usunięcie lub znaczne ograniczenie bodźców wywołujących rozdrażnienie, zmiana środowiska pracy czy społecznego otoczenia. Niestety, to zazwyczaj mało realne rozwiązanie, bo w nowym środowisku, nowej pracy czy wśród nowych ludzi prędzej czy później pojawią się nowe iskry zapalne, z których rozwinie się najpierw ognisko, a później spektakularny pożar. A dzieje się tak dlatego, ponieważ prawdziwym problemem nie są eskalacje emocjonalnych wzburzeń w reakcji na bodźce, które informują osobę rozdrażnioną, że sprawy idą nie po jej myśli, ale sam utrzymujący się w tej osobie stan rozdrażnienia. Problemem nie jest to, że coś konkretnego, małego czy dużego, cię rozdrażniło, ale to, że znajdujesz się w stanie, w którym coś w ogóle może cię rozdrażnić. Źródło rozdrażnienia nie znajduje się na zewnątrz, ale wewnątrz. Podobnie ma się rzecz z eskalacją wzburzenia powstałego w efekcie działania bodźców na rozdrażniony system. To nie obecność bodźców dokonuje tej eskalacji, ale właściciel rozdrażnionego systemu, kiedy rozpaczliwie próbuje sobie poradzić z emocjonalnym napięciem w sposób, który przynosi odwrotny do zamierzonego skutek. A to zawsze przypomina próbę gaszenia ognia za pomocą ognia. Tymczasem najlepsze efekty osiąga się tutaj. Zastosujmy ponownie metaforę gaszenia pożaru, kiedy ogień gasi się wodą. By to zrobić, trzeba najpierw, jak zawsze, uświadomić sobie, że znajdujemy się w stanie rozdrażnienia. W stanie, w którym wykazujemy podwyższoną podatność na wzburzenie. Samo pojawienie się takiego stanu może mieć tysiące przyczyn i jeszcze nie musi być czymś, co powinno nas zaniepokoić. Skoro istnieją setki przyczyn i możliwych źródeł rozdrażnienia, to powinniśmy uznać je za stan, który może się pojawić w systemie i za pomocą którego system czasem po prostu reaguje na rzeczywistość. Ale to jeszcze nie oznacza, że musimy się temu stanowi poddać i że jesteśmy bezsilni wobec tego cyrku, który na każdym kroku może nam urządzić. Zatem zaakceptujmy ten fakt i uznajmy, że po prostu czasem w systemie pojawia się rozdrażnienie i już. Ta świadoma akceptacja swojego stanu jest niezbędna do drugiego kroku w poradzeniu sobie z rozdrażnieniem. Polega on na tym, by zamiast w rozdrażnieniu kierować uwagę na zewnątrz w oczekiwaniu na bodźce, na które jesteśmy wówczas wyjątkowo wyczuleni, przekierować naszą uwagę do wewnątrz. Kiedy uda nam się to zrobić, spróbujmy w kolejnym kroku poszukać w systemie czegoś, co zazwyczaj umyka naszej uwadze, a mianowicie cierpliwości. Zauważmy, że jej brak to jeden z kluczowych aspektów rozdrażnienia, szczególnie kiedy pomiędzy zarejestrowanym bodźcem a reakcją systemu nie dajemy sobie ani ułamka sekundy na to, by się zorientować, czy nasza reakcja jest na pewno adekwatna do tego, co się wydarzyło. A cierpliwość to ta umiejętność, która jest stosunkowo łatwo osiągalna, pod warunkiem, że to właśnie na niej skoncentrujemy swoją uwagę. Wystarczy zaś odrobina cierpliwości, by pomiędzy pojawiający się bodziec a reakcję systemu na ten bodziec włożyć chwilę pauzy. Czasem wystarczy kilkanaście sekund powstrzymywania się od jakiejkolwiek reakcji, by odkryć, że napięcie, które chcieliśmy rozładować, reagując na bodziec wzburzeniem, zaczyna się zmniejszać. I z każdą kolejną chwilą zaczynamy sobie uświadamiać, że początkowo planowana silna reakcja nie jest wcale konieczna, a już na pewno nie wymaga zakładanej wcześniej siły. Im zaś dłużej uda nam się skoncentrować na cierpliwości, tym mniejszego napięcia będziemy doświadczać. Idealna sytuacja to zaś taka, w której brak reakcji na irytujący bodziec zaczyna sprawiać,
że bodziec traci swój irytujący znacznik. I wbrew pozorom wcale nie trzeba cierpliwie nie reagować przez nie wiadomo jak długi czas, bo odczuwalny spadek napięcia pojawia się dużo szybciej niż sądzimy. A kiedy technikę obserwacji własnej cierpliwości nieco poćwiczymy, to zadowalające efekty zaczną się pojawiać nie w ciągu minut, ale sekund. Bo z rozdrażnieniem bywa jak z guzikiem w windzie. Najczęściej wystarczy tylko chwilę poczekać, by sytuacja z dyskomfortowej niedogodności zamieniła się w obojętną przewidywalność. Można sobie wówczas w miarę komfortowo jechać w swojej życiowej windzie, znajdując czas na rozmyślania nad sutrą serca, co jest zawsze fajniejsze niż nerwowe naciskanie dowolnego guzika. Pozdrawiam.